Polskie Radio 24. Północ, południe. Minęła 12.45, witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24, a gościem Polskiego Radia 24 jest Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i rozmawiamy w dniu pogrzebu papieża Benedykta XVI, a chciałem zacząć tę rozmowę od pytania o głos ważnej postaci dla polskiego kościoła, także dla polskiej historii współczesnej, ksiądz Isakowicz-Zaleski. Oceniając homilię, wystąpienie całe papieża Franciszka podczas pogrzebu papieża Benedykta XVI, był wyraźnie, powiedziałbym, rozżalony i krytyczny. Miał wrażenie takiego odfajkowania tej wypowiedzi i powrotu, jak on to nazwał, chyba do cyrku watykańskiego. Pańskim zdaniem słusznie czy niesłusznie? To znaczy, jeśli się nie mylę, to ksiądz Isakowicz-Zaleski mówił nie o cyrku, tylko o supermarkecie. A, supermarkecie, tak, przepraszam. Tak, to jednak łagodniejsze wszystko określenie niż cyrk. Natomiast, powiem tak, jakby to ująć, sam fakt tego, że pan redaktor zaczyna rozmowę od cytowania księdza Isakowicza-Zaleskiego, świadczy o tym, że czas, jakby to powiedzieć, to co było treścią wystąpienia papieża Franciszka, było na tyle ubogie, że bardzo trudno to komentować. Ja sam, szczerze mówiąc, ponieważ myślałem, że te uroczystości będą trwały znacznie dłużej. I zacząłem oglądać i na chwileczkę, jak się zaczęło kazanie, wyszedłem zrobić sobie herbatę do kuchni i wracam i jest już po kazaniu. Szczerze mówiąc, tak krótkiego wystąpienia poświęconego Benedyktowi XVI i tak krótkich uroczystości się nie spodziewałem. Dopiero musiałem sobie odtworzyć później to wystąpienie, żeby, jakby to powiedzieć, sprawić, że ono na pewno było. Więc jakby to ująć, ja rozumiem postawę księdza Isakowicza-Zaleskiego, ponieważ oczywiście było tak, że Benedykt XVI prosił w swoim testamencie o to, żeby uroczystości pogrzebowe były krótkie, skromne, i to jest zrozumiałe. Występował to, bo w pewnego rodzaju dopełnienie, jak rozumiem, też tej wizji jego jako papieża seniora czy papieża emeryta. I w tym sensie to oczywiście miało sens. Natomiast być może też jest tak, że z powodów zdrowotnych papież Franciszek, nie mógł mówić więcej czy dłużej. W takiej sytuacji zakładam, że zawsze można znaleźć kogoś, kto przeczyta na przykład jakieś wystąpienie poświęcone Benedyktowi XVI. Takie potraktowanie jednak kogoś, kto był bardzo znaczącym, być może jednym z najważniejszych teologów XX i przełomu XX i XXI wieku, autora wielu bardzo ważnych wystąpień, mającej ogromną wpływ na życie Kościoła, i później przecież papieża, który przez 8 lat pełnił pontyfikat, miał ogromne znaczenie dla tego, jak ten Kościół wygląda, wydaje mi się być wysoce zdumiewające. I też chciałem właśnie o to zapytać, bo przy tej okazji możemy przez te dosyć skromne uroczystości pogrzebowe, a także nie ma co ukrywać przez to, że w Polsce każdy papież chyba będzie postrzegany przez porównanie i będzie w cieniu Jana Pawła II. Wielu z nas może umknąć znaczenie tego pontyfikatu, tym bardziej, że on był skrócony tą szokującą decyzją o abdykacji. On był skrócony tą szokującą decyzją abdykacji, która była podwójnie, jeśli tak można powiedzieć, szokująca. Bo raz, że w ogóle urzędujący papież ogłosił abdykację, co nie zdarzyło się od czasów Celestyna V, czyli od XIV wieku, więc powiedzmy sobie szczerze, tak jak się w pamięci współczesnych katolików nie zdarzyło nigdy. Dopiero trzeba było sprawdzać w Google, kim był Celestyn V i kiedy to miało miejsce. Tak dalekie to było od powszechnej świadomości. A po drugie, że ta abdykacja była też taką abdykacją inną niż ta, która by wynikała, można powiedzieć, z samej logiki. Dlaczego? Ponieważ ustępując i abdykując, Benedykt XVI nie do końca abdykował, to znaczy zachował tytuł Jego Świątobliwość, zachował prawo udzielania
błogosławieństwa Piotrowego czy papieskiego, zachował pierścień rybaka i inne białą sutannę i inne atrybuty władzy, jeśli tak można powiedzieć. I pojawiło się w związku z tym pytanie, czy jak postrzega tą swoją abdykację i tą swoją obecną funkcję papież Benedykt. Jego współpracownicy mówili o tym, że tak mówił na przykład prałat Ganswein, obecnie arcybiskup zresztą, mówili o tym, że no to jest inna forma sprawowania urzędu papieskiego. To znaczy, że krótko mówiąc, Benedykt XVI nie tyle abdykował, tylko rozdzielił urząd papieski na urząd czynny i bierny, bierny, czyli kontemplacyjno-modlitewny, no i że on wykonuje ten urząd papieski w zmienionej formie, a urząd czynny sprawuje wtedy papież Franciszek. Wielu teologów, i to również kiedyś związanych z Benedyktem XVI, jak kardynał Walter Brandmiller, odrzuciło tego typu interpretację, mówiąc, że ona po pierwsze nie ma no, żadnego umocowania w całej tradycji katolickiej, a po drugie, że jest logicznie sprzeczna, ponieważ tam, gdzie jest papież, no, tam jest, prawda, pełnia władzy zarówno czynnej, jak i biernej. No, to nigdy nie było podzielone. Mówi o tym, żeby pokazać, jak duże zamieszanie wkradło się do świadomości i teologów, i wiernych, w związku z tym odejściem i takim odejściem niedokończonym papieża Benedykta. Więc oczywiście jest też tak, że on będąc w tym okresie no, na emeryturze, jeśli tak można powiedzieć, właściwie występował bardzo rzadko publicznie. Publicznie nie występował w ogóle. Zdarzało mu się natomiast pisać dodatkowe eseje czy dodatkowe teksty. Niektóre z nich zresztą wywoływały całkiem spory odgłos, tak było na przykład w przypadku wspólnej książki napisanej z kardynałem Sarah, gdzie papież Benedykt XVI i kardynał Sarah bronili celibatu jako części niezmiennej tradycji katolickiej, a to było tuż po tym, jak spodziewano się, że papież Franciszek ma po synodzie amazońskim uznać celibat za ograniczyć albo znieść, albo podważyć. No trudno powiedzieć, co miałby zrobić, ponieważ czego nie zrobił, więc to jest trochę gdybanie. No ale w każdym razie wtedy ten głos papieża seniora na pewno zaważył na decyzji Franciszka. No i poświęcił się też opracowywaniu swoich, przygotowywaniu do publikacji swoich pism, tak zwana Opera Omnia. Tę funkcję sprawował, takim redaktorem tej serii był kardynał Gerard Miller, przez 5 lat prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Więc żył tak właściwie trochę na uboczu, natomiast głównie skupiając się na przygotowywaniu, mówię, swoich wystąpień, książek, wywiadów, traktatów teologicznych. Temu się poświęcił. Odnosząc się do tej abdykacji szokującej dla wielu papieża Benedykta XVI, Robert Ekeli na antenie Polskiego Radia 24 stwierdził, że no oczywiście tylko papież Benedykt wie, jakie były na pewno powody tej abdykacji, ale pojawiła się taka interpretacja też, że w walce o oczyszczenie i naprawę kościoła papież Benedykt XVI przegrał taką wojnę z kurią watykańską. Coś jest na rzeczy? No trudno powiedzieć, jak powiem tak. Była to właśnie, jak pan redaktor zauważył, tyle zaskakująca decyzja, że nic dziwnego, że później w takim przypadku pojawiła się cała masa teorii. Sam papież Franciszek podawał jeden powód publicznie, papież Benedykt podawał jeden powód publicznie i mówił o tym, że ze względu na osłabienie sił zdrowia i na niemożność sprawowania funkcji Piotrowej. No, taki był powód formalny. Podawał również w miarę czasu ten, o którym ja tutaj wspominałem, czyli inne rozumienie funkcji papieskiej. W wywiadzie chyba rzeczywiście ostatnim, który znalazł się w tej książce wielkiej biografii Benedykta XVI napisanej przez Petera Zewalda, no, mówił o tym, że chciał w ten sposób znaleźć jakąś formułę dla taką, jak jest na przykład
biskup na emeryturze, żeby był papież na emeryturze. No i porównał to do sytuacji akurat chłopów bawarskich, gdzie odejście czy przejście na emeryturę jednego z nich sprawia, że on dalej pozostaje przy gospodarstwie czy na gospodarstwie, a zajmują się tym gospodarstwem jego synowie czy dziedzice. No wszystko to robiło wrażenie jakichś takich mało przemyślanych do końca racjonalizacji. No i nic dziwnego w związku z tym, że bardzo żywa była ta inna teoria. W Polsce chyba najgłośniej mówił ksiądz Andrzej Kobyliński, mianowicie właśnie, że Benedykt XVI ustąpił w zderzeniu z klikami homoseksualnymi, z którymi próbował się rozprawić podczas swojego pontyfikatu. Prawdziwe w tej teorii jest na pewno to, że Benedykt XVI faktycznie próbował się z tymi klikami rozprawić, że dzięki niemu udało się wszcząć i usunąć kanonicznie ojca Maciela Delgado, przewodniczącego Legionistów Chrystusa. Jest też prawdą, że w 2008 roku Benedykt już jako papież wydał takie pismo, taki dokument zakazujący przyjmowania do seminariów katolickich mężczyzn o tendencjach homoseksualnych, a nawet relegowania z tych seminariów mężczyzn, u których te tendencje się pojawią. No więc tych znaków miało też wiele wypowiedzi publicznych, krytykujących bardzo mocno to, co nazywa się dzisiaj kulturą czy cywilizacją, czy ideologią LGBT. No więc to by było oczywiście logiczne, zakładając, że te kliki, czy ta mafia homoseksualna również w Kościele zapuściła korzenie i w ten sposób to można by było uzasadniać, prawda? To cała seria, szczególnie przed jego odejściem, przypomnę tę aferę tak zwanych Vatican Leaks, czyli przecieków, wynoszenie przez kamerdynera tekstów oddawanych w prasie, atmosfera skandalu, która temu towarzyszyła i tak dalej, i tak dalej. Ale sam Benedykt XVI, kiedy się o to zapytał w post Peter Zewald, mówił, że to nieprawda, że nie jest prawdą, że ustąpił skutek nacisków jakichś spisków, że to nie jest efekt jakiegoś oporu właśnie kliki homoseksualnej. Nie, po prostu uważał, że nie ma dość sił, żeby dalej sprawować urząd. Tak o tym mówił. No i została nam dosłownie minuta i pytanie o takie głosy, które pojawiają się, między innymi widzę Tomasz Terlikowski w Plusie i Minusie, stwierdził, ale nie jest w tym odosobniony, że śmierć Benedykta XVI to koniec pewnej epoki w historii Kościoła. Z drugiej strony pamiętam, że kiedy papież Franciszek zostawał papieżem, no to mówiło się o tym, że bez przesady, bo żaden papież jednak nie jest rewolucjonistą. Jak na to patrzeć? No znaczy, ja przypomnę, że jeśli chodzi o publicystów, to myślę, że bardzo często w ostatnim okresie mówi się o końcu jakiejś epoki i wszystko jest bardzo epokowe, historyczne i wydaje się, że więc trzeba troszeczkę z większą perspektywą, z większym dystansem patrzeć na te zdarzenia, ale ja zgadzam się z jedną rzeczą, że na pewno pontyfikat papieża Franciszka jest no, w wielu punktach różni się od tego, co prezentowali jego poprzednicy, tak jak Jan Paweł II, jak Benedykt XVI. Natomiast jaki dokładnie będzie efekt tych wszystkich rewolucyjnych zmian, no to przekonamy się, ponieważ główna rzecz, którą zajmuje się papież Franciszek obecnie, czyli tak zwany synod o synodalności, miał się zakończyć w zeszłym roku, miał się zakończyć w roku 2023. Wszystko wskazuje na to, że on się zakończy do roku 2024. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy faktycznie ta nowa epoka, o której teraz mówimy, będzie miała miejsce, czy nie. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Dziękuję bardzo. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.